organizatorów imprezy, Soundgarden Hotel, Good Company Restaurant oraz ex-magazynu Playboya dla kobiet, który świętuje dziś swoje czwarte urodziny, mam ogromną przyjemność powitać Państwa na najseksowniejszych Andrzejkach w Polsce, imprezie pod tytułem All That Jazz. Szanowni Państwo, dzisiaj świętujemy nie tylko czwarte urodziny ex-magazynu. Przede wszystkim mamy jeszcze jeden powód. Jest to premiera książki Sukces jest kobietą, piękna twarz biznesu. To jedyna taka publikacja w Polsce, która skupia kilkadziesiąt wywiadów z przedsiębiorczymi Polkami. Myślę, że jazz, lata 50., 60. są w tym momencie bardzo modne. Mieliśmy taką modę na Gatsby'ego. My chciałyśmy pójść w troszeczkę innym kierunku, ale zawsze też dbamy o to, żeby każda gala ex-magazynu była inna i miała swój klimat, więc myślę, że tutaj troszeczkę popłynęłyśmy w takie bardziej taneczne klimaty. Nasze czytelniczki nadal bardzo nas cenią nie tylko za te rozbierane męskie sesje, ale także za najlepsze teksty i myślę, że próbujemy się doskonalić w tym, w czym jesteśmy dobre. Tak jak powiedziałaś, zawsze staramy się, żeby na naszej gali był jakiś akcent charytatywny i w tym roku będziemy pomagać fundacji pani Ewy Błaszczyk, a kogo? I możemy pomagać w dwojaki sposób. Przede wszystkim kupując cegiełkę przy rejestracji gości. Wartość takiej cegiełki to 10 zł. Warto pomagać, bo będziecie za to nagrodzeni. Mamy też drugi sposób na pomaganie i za chwilę będziemy go testować w praktyce. Bardzo nietypowy, natomiast myślę, że Państwu się spodoba, zwłaszcza paniom. Ponieważ będzie to, drogie panie, charytatywna aukcja kawalerów. Postanowiłyśmy sobie, że w jednej publikacji zbierzemy wywiady z przedsiębiorczymi Polkami i to się udało. Dzisiaj na gali każdy z gości przedpremierowo może otrzymać książkę wydawnictwa Press Factory. Sukces jest kobietą, piękna twarz biznesu i myślę, że to założenie głównie nam się udało. Natomiast dzisiaj są dwa cele, bo jest też drugi cel, czyli wspieranie fundacji, którą jedna kobieta założyła dla ratowania dzieci i to jest właśnie Ewa Błaszczyk. Całe komercyjne jakby przedsięwzięcie tutaj jest skierowane, żeby pomóc fundacji Ewy Błaszczyk, a kogo. Czy po przeczytaniu tej książki kobiety będą wiedziały, w jaki sposób działać, żeby ten sukces osiągnąć? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że jest na tyle dużo inspiracji, inspirujących kobiet, które ten sukces osiągnęły swoją charyzmą, swoim charakterem, swoją wytrwałością, że będzie z czego czerpać na drogę do sukcesu. Panowie, przed Wami randka, co na niej się będzie działo? Na randce musi być na pewno przyjemnie i my o to zadbamy. Tym bardziej, że nie znamy jeszcze swoich przyszłych jakby randkowiczek, więc tym bardziej jest to ekscytujące. No właśnie, w jaki sposób będziecie próbowali je przyciągnąć do siebie? Pewnie jakiś drobny żarcik, jakaś wesoła rozmowa. Bo staram się być sensualny, sympatyczny i seksowny. Wszystko na S, dobrze? Ja przygotowałem się troszeczkę lepiej od Mikołaja, wziąłem swoją gazetę, mam nadzieję, że kratka na brzuchu na gazecie będzie najlepszym przekazem. Czyli on już wygrał tak naprawdę. Dzięki. Ja postaram się być sobą, bo podobno to mi najlepiej wychodzi. Zobaczymy. Ja pozostawię to bez komentarza, to zostanie moją słodką tajemnicą. Okaże się na licytacji. A co będzie się działo na tych randkach? Rozmowy, zakładam, że rozmowy. Moim numerem jeden, tak? Zdecydowanie Jacek Kramek. Także czekam na przedstawienie oferty, a potem zastanowię się nad poważnymi sumami. Ryszard Trębiszewski, uwielbiamy go. Ale to obie na jednego pana? Uwielbiamy go obie, klasa, charyzma, czar i zniewalający głos, więc jak najbardziej stawiamy na niego. Ja myślę, że po prostu cel jest bardzo szczytny, a to czy będzie 6 numerków, czy będzie 9, czy będzie 1,
czy maszyna losująca będzie w ruchu, czy nie będzie, czy komora będzie pusta, czy nie, no to trzeba po prostu sprawdzić, po prostu sprawdzić. Kobieta jest bardziej prawopółkulowa, czyli jest bardziej, uwaga, emocjonalna. Ale jeżeli od samego początku będziesz wzbudzał u kobiety emocje, to ta relacja może potrwać dłużej. Widziałem, jak robią to na filmach i postanowiłem zrobić to samo. I ona wtedy... Oh. Proszę Pani, ideał mężczyzny to jest zależny od kobiety. Każda kobieta ma inny ideał mężczyzny. Kiedy wreszcie ta sesja rozbierana pana Ryszarda Rębiszewskiego? No ale właśnie, gdyby... Taka okazja się natrafiła, zgodziłby się pan? Proszę pani, to musiała być bardzo specyficzna sesja, dobrze bardzo przygotowana i musiałby być jakiś cudowny pomysł na to. Skoro mężczyźni mają swojego playboya, dlaczego kobiety nie mogą mieć? Dlaczego kobiety nie mogą popatrzeć na piękne ciała pięknych mężczyzn, dobrze zbudowanych, wspaniale wyglądających? To jest po prostu tak samo dzieło sztuki, tak jak i kobieta jest dziełem sztuki, tak samo i mężczyzna jest dziełem sztuki. No. Ja cały czas mogę tutaj ją dotykać. Myślę, Ryszard, że w kwestii rozbierania to możesz się nie doceniać, także wrócimy do tego tematu niebawem. Proszę Państwa, czekamy. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w tej aukcji, ponieważ jest ona na bardzo szczytnym celu. Prawda? Jak prawdziwy kawaler, wypracowałem tylko przód, więc nie mogę ściągać marynarki. Teraz może to brzmieć troszeczkę banalnie, ale uwierzcie mi, sprawdziłem to i to naprawdę działa. Czyli tak jak pan Ryszard zna się na numerkach, to ja się znam trochę na miłości. Państwo myślą, że my to robimy, a tak naprawdę nie robimy. W jakiejś bliższej relacji, tak? Podchodzę i mówię normalnie, słuchaj, jak... Nie wiem, czy dzisiaj mówiłem, jak ty się nie wyglądasz, albo cokolwiek miłego, typu. Kurczę, nie wiem, czy ci mówiłem, że jesteś najlepszą kucharką, jaką spotkałem w życiu. Mamy 4 pasmoce, brawo. Brawo. Dziękujemy i brawo za kolejne chwale. You know that I hate somebody. Oh no, 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 no. You know that I hate somebody. Ostatnio słyszałem, że w stylu Drwala, ale wydaje mi się, że po pierwsze ideał mężczyzny, nie istnieje coś takiego jak ideał mężczyzny. Mężczyzna musi być na pewno fajnym dodatkiem do fantastycznego zjawiska, jakim jest kobieta. I staram się przede wszystkim wspierać moją partnerkę, więc wydaje mi się, mam jakiś wyznacznik tego, jaki idealny mężczyzna powinien być i w niektórych punktach gdzieś tam w tą stronę idę, ale gdzie? Daleko jeszcze. Spróbujcie kobiecie powiedzieć troszeczkę inaczej. Odnieście to, jak ona wygląda, w taki sposób do jej osoby, żeby ona poczuła, że ona wygląda, a nie usłyszała, że ona wygląda. You are so beautiful to me. You are so beautiful. Asia! Asia! Idziemy z tobą! Tak się zmówisz na teraz! Drogie panie, można się składać! Powiedz, że taka kobieta jak ona nie zdarza się często z takim głębokim spojrzeniem i z takimi ruchami. I ta ręka może dotykać różnych części ciała z tyłu. Uwierzcie mi, naprawdę możecie to przetestować. To może brzmi niewiarygodnie, ale naprawdę uwierzcie mi, możecie... Proszę pani, to nie jest koniec tej randki. Proszę pani. My cały czas jesteśmy w tej randce. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ten pan jest zarąbisty. Ja mogę dodać od siebie, że dobrze, że przyszliście dopiero teraz. Co miało się wydarzyć, już się wydarzyło.
My dopiero zaczynamy ten wieczór, więc tak naprawdę nie wiemy, jak się skończy. Nie wiem, czy przeżyję ten wieczór. Raczej nie. Ale jest miło i pewnie nic nie zostanie. Pewnie nic nie zostanie, naprawdę. Powodzenia w takim razie. Również się. Że jeżeli w ciągu pierwszych 2 minut nie będzie miał tego czegoś, to coś, to dalsza relacja nie ma sensu. No z mojego doświadczenia to raczej kobiety są bardziej skryte w tym temacie i czekają, aż mężczyzna zrobi ten pierwszy ruch. Czyli zatem jaka porada dla kobiet, żeby stały się bardziej otwarte, żeby nie bały się tego pierwszego kroku? Ja bym dał radę taką, niech kobiety zostaną tak, jakie są, bo mężczyźni dzięki temu uczą się troszeczkę bardziej, zdobywają pewność siebie i nabywają wartości. A myślę, że to jest bardzo ważne. Mężczyźni są bardzo zamknięci w sobie. I w momencie, kiedy mężczyzna próbuje nawiązać kontakt z kobietą, to niestety, ale no, zazwyczaj kończy się to porażką. No i dlatego gdzieś tam w ten sposób ja pomagam tym mężczyznom, żeby oni jednak nauczyli się tego, budować tą relację. Każdy mężczyzna ma jakiś swój sposób na to, żeby kobiety sobie zaskarbić. Na pewno powinien mieć poczucie humoru, na pewno powinien dawać poczucie bezpieczeństwa, na pewno powinien być, tak powiem, otwarty i no nie wiem, że jakiś zabawowy, ale dbający o odmienność dnia każdego. Powinien być rzeczywiście wysportowany, silny, to jest proste, bez brzuszka i potrafiący zapewnić przyszłość, no tak mi się wydaje. No. To do lodek. Damian, przekiwający Mikołaj, który wie, co to jest prawdziwa miłość. My we trzech chyba potrafimy te wszystkie rzeczy zaraz połączyć. Nie ufaj nieznajomym, bo ten pan jest obcy, ten pan cię porwie, prawda, i tak dalej. Obcy to jest zły. Co ja mogę powiedzieć? Na numerkach się nie znam. Koszuli nie mam wyprasowanej, nie potrafię śpiewać. Ciała też nie mam wymodelowanego bardzo dobrze, sam panie same widziały. Mamy 1200. 2500 sprzedane, zapraszamy panią. Ogromne, ogromne brawa. Tak, właśnie, no jak ten partner sprawdza się? Bardzo się sprawdza, tak, tak. Nie żałuję ani złotówki. Właśnie, co to za tajemnica? No chyba teraz po randce można już powiedzieć. No myślę, że tej tajemnicy nie można zdradzić dalej w kamerę. Myślę, że tą tajemnicę już przekazuję kobiecie, no i tyle. Cześć, fajna jesteś. Fajny masz uśmiech. I przede wszystkim hipnotyzujesz spojrzenie. Nie rób tego więcej, bo będę za tobą chodził. Przed chwilką zapytał mnie jeden z panów, co zrobić, żeby nie mieć jutro kaca. Przede wszystkim, drodzy panowie, nie popijajmy alkoholu sokiem grejpfrutowym. Moja przeszłość jest związana bardzo mocno z magazynem. I moja jakby cała historia mojej pracy zawodowej też w dużej mierze wiąże się z magazynem, bo od magazynu wszystko się zaczęło, a jeżeli coś dobrze się zaczyna, to po co to kończyć? Właściwie to jest mój debiut w roli osoby prowadzącej, więc zobaczymy i na to pytanie będę mógł zapewne odpowiedzieć niebawem. Jako trener czuję się bardzo dobrze, jako pisarz w cudzysłowie również czuję się bardzo dobrze, a dzisiaj będę próbował odkryć swoje nowe talenty. Myślę, że ideał mężczyzny dla kobiet to jest taki facet, który potrafi o kobietę zadbać i który dostrzega w niej prawdziwą kobiecość. Nieważne jak wygląda, ważne jak się zachowuje i jaki jest każdego dnia dla swojej kobiety. Nie myśl o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdybyś została dzisiaj ze mną tutaj na noc. I teraz zaczynamy wchodzić na taką głębszy poziom. Ja myślę, że większość z panów miała większą praktykę niż ja, więc w pewnym momencie poczułem się troszeczkę zmieszany, ale starałem się dać z siebie jak najwięcej. Na początek poprosimy 3 wizytówki, będą to 3 zestawy nagród od eksmagazynu i od naszych partnerów. W tych zestawach znajdują się książki, kosmetyki, a także vouchery na weekendy z mini countrymanem. You.
świetny, czerwony samochód, do którego w momencie, jak już wchodzisz, to już czujesz, że to nie jest zwykły samochód. Bardzo sympatyczne spotkanie, bardzo dziękuję, bardzo fajnie, że możemy wesprzeć fundację AKOGO. Pan Mikołaj, przesympatyczna osoba i strasznie się cieszę, że udało mi się jego wylicytować. Jestem przezadowolona. Ja się bardzo cieszę, że zostałem za tak dużo wylicytowany i uważam, że to jest naprawdę nasz szczególny cel. Kiedy powstawał Eksmagazyn, chciałyśmy przede wszystkim, żeby podobał się czytelniczkom. 4 lata i dzisiejsza impreza, dzisiejsza aukcja kawalerów, podczas której sprzedawałyśmy m.in. padów, które rozebrały się na okładkach i podczas której zebraliśmy ponad 7000 zł, pokazała, że Eksmagazyn bardzo, bardzo czytelniczkom się podoba. Osiągnęłyśmy swój cel i mamy nadzieję, że w kolejnych latach i na kolejnych urodzinach będziemy mogły tylko podnosić sobie poprzeczkę, żeby być coraz lepsze specjalnie dla naszych czytelniczek. Skąd ich bierzecie? Odbywa się spotkanie wszystkich kobiet w redakcji. Rozkładamy sobie zdjęcia wszystkich panów, którzy zgłosili swoje kandydatury i który zbierze najwięcej okrzyków, ochów i achów, ten pojawia się na okładce. Dobrze. Czyli kogo następnego rozbierzecie? Kto jeszcze przed nami? A to będzie niespodzianka, zdradzę tylko, że będzie to sportowiec. Bardzo młody, bardzo zdolny i wspaniale, wspaniale prezentujący się na okładce. Posiadamy w swojej ofercie bardzo eleganckie, nowoczesne produkty w postaci rajstop, podkolanówek, ponczoch dla kobiet, które przede wszystkim cenią sobie trwałość, komfort, nowoczesny design, włoskie produkty. Oprócz walorów zdrowotnych, czyli przeciwżylakowych, mają walory estetyczne, wyszczuplają, modelują sylwetkę. Biżuteria modowa, włoska, prawdziwa. Nie jubilerstwo, a raczej rzemieślnictwo. To prezentujemy tutaj produkt ze Szwecji, produkowany niedaleko Sztokholmu. Jest to alkohol wysokogatunkowy. Opakowanie robi firma, która pracuje dla Bentleya. Natomiast część szklaną jak gdyby robią firmy z Włoch. Właściwie ta wódka jest, można powiedzieć, oficjalną wódką Formuły 1. Czytelników Eksmagazynu przygotowaliśmy oczywiście nasze świeże soki. Przygotowaliśmy też zupy, które są od niedawna z nami, bo od marca tego roku i cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Mamy nadzieję, że dla czytelniczek Eksmagazynu, również czytelników, okażą się fajnym produktem, który można zabrać ze sobą do pracy i potraktować jako szybki i zdrowy lunch. Na poziomie logicznym, zadaniowym, zupa jest zasłona, koniec, kropka. Tutaj mam dziewczyny, które twierdzą, że mam rację. W naszej ofercie znajdziecie m.in. sukienki, żakiety, spodnie, leginsy, no i nasz konik kombinezon, który okazał się hitem sezonu. Chcemy pokazać nieszablonowe podejście do tematu mody, kreować, stylizować kobiety w różnym wieku. Przede wszystkim sukienki. Sukienki eleganckie, z koronką. Mamy teraz bardzo ciekawą kolekcję na karnawał, na Sylwestra. Takie lekko rozkloszowane, również odrobinka tiulu, także bardzo takie kobiece. Się skupiać na tym, co ja mówię i nawet nie będzie wiedziała, że ją dotykam, bo jej umysł świadomy musi skupić, o czym ten gość gada i muszę mu odpowiedzieć. To jest jedyne, na czym jej umysł się skupia. Ważny jest na początku kontakt wzrokowy. Ona musi wiedzieć, że ja do niej podchodzę, bo przecież mogę podejść do pana, tak? I kobieta sobie zrobi nadzieję, mówi, kurczę, taki przystojniak idzie do mnie, ach, jednak nie.
No i możemy tutaj wywołać jakieś stany lękowe, depresje, prawda, i tak dalej.